Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj mocny faworyt do miana paszteta roku, figurka Ironmana. ...381 elementów i 180 zł bez grosza. Oczywiście w Alto możecie ten zestaw kupić taniej, ale sprawdzajcie na bieżąco, bo w momencie kiedy nagrywam to kosztuje tam niecałe 150 zł, ale pasztet, tak jak mówiłem wcześniej, no bo kurczę, jak inaczej można nazwać tego cudaka. Trochę kojarzy mi się ta figurka z tymi dużymi figurkami Star Wars, które były tak wiecie, trochę w stylu Bionicle, no i tutaj może... W tym miejscu wygląda całkiem, jak on sobie leci, okej. No ale już tutaj ta pozowalność ewidentnie pokazuje, że są troszeczkę zagubione proporcje, a tutaj chyba w szczególności widać to najmocniej. Ta rozbudowana klatka piersiowa, ta szerokie ramiona, no i takie dość wątłe, a bardzo długie nogi. Ogólnie rzecz biorąc mam wiele zastrzeżeń już tak na pierwszy rzut oka, ale może być tak, że ja złożę Ironmana i powiem wow, jaki to jest dobry Ironman, ale nie przewiduję, że tak się stanie, więc trzymajcie kciuki, żeby jednak było dla niego dobrze, chociaż spodziewam się, że to może być taka mocna masakracja. W ten sposób pudełko prezentuje się z bliska, mamy tutaj świecący klocek. To jest myślę ciekawa informacja dla tych, którzy jeszcze takowego w swoich zbiorach nie posiadają. Mamy tutaj też zaprezentowaną maskę w skali 1:1, zaraz jej się przyjrzymy. No a tutaj są te ustawienia Ironmana, o których wam mówiłem wcześniej. Ciekawie też prezentuje się ta płytka informacyjna, natomiast zakładam, że jak w przypadku innych tego typu płytek jest to niestety naklejka. W takim razie otwieram pudło, wysypujemy sobie te wszystkie elementy i tak to się prezentuje. Dobra, instrukcja, niewielkich gabarytów, miękka okładka, co akurat w przypadku licencji jest słabe. No i mamy tutaj całkiem sporo naklejek, które oczywiście mają stworzyć wrażenie, że Iron Man na swojej zbroi ma te wszystkie takie elementy, panele i tak dalej, i tak dalej. No i tak prezentuje się ta tabliczka informacyjna, jest to zbroja Mark 43. No i mamy tutaj wszystkie takie istotne informacje i z tyłu mamy też w takim monochromatycznym ubarwieniu ten wzór właśnie zbroi w wersji klockowej. Trochę złotych elementów też tutaj się pojawia, to akurat zdecydowanie na plus, bo w momencie jak Lego wróciło do elementów chromowanych, fajnie, że one się pojawiają i maska wygląda w ten sposób. Szczerze trochę wygląda jak maski Bionicle, które kiedyś były w chipsach do zebrania, jak dobrze pamiętam, kiedy miałem lat kilka, albo kilkanaście, nie no chyba kilka raczej wtedy, i cztery worki z klockami, no nie ma ich jakoś specjalnie dużo. Na plus, na szczęście te złote elementy. Czy miałem wcześniej Tile'a 2x2 takiego złotego? Chyba nie, to może będzie mój pierwszy złoty Tile. Jakiś plus. Dobra, idę to poskładać i zaraz Iron Man melduje się przed wami. No ja nie mogę, jaki to jest brzydal, ale nie dość, że brzydal, to jest naprawdę kiepsko pozowalny i w ogóle fatalnie wygląda w takim ujęciu poziomym. Zaraz wam pokażę Ironmana z bliska. Ma tutaj oczywiście kilka jakichś zalet, kilka jakichś niewielkich plusów, ale konstrukcyjnie i proporcjonalnie już teraz widzicie, że on wygląda po prostu dziwnie. On jest po prostu niesamowicie wysoki, niesamowicie chudy i nie ma nic wspólnego z Iron Manem. Okej, no ma maskę, ma kolory, które pasują do tej postaci, ale ogólnie rzecz biorąc odwzorowanie do zbroi, jeśli chodzi o proporcje, jeśli chodzi o te wszystkie kształty, tam gdzie ma być szeroko nie jest, tam gdzie ma być wąsko też do końca nie jest. No wygląda po prostu dziwnie, ale obejrzyjmy go z bliska, żebyście wiedzieli dlaczego ta figurka w ogóle mi się nie podoba. A gdyby jeszcze kogoś interesowała ta tabliczka, to wygląda tak. No i macie tutaj wszystkie informacje. Wysokość, no to jest 6 stóp i 5 cali. Mamy tutaj też informacje o wyposażeniu, no i oznaczenie wraz z tym zdjęciem. A jak to wygląda z drugiej strony? Ano tak, jest to po prostu zrobione z dwóch elementów. Nawet nie jest to taki tile, jak inaczej to bywa w przypadku tych tabliczek informacyjnych, tylko jest to po prostu fragment dachu. I jak coś, nie zrozumcie mnie źle, Iron Man to jest moja jedna z ulubionych postaci z uniwersum Marvela. Myślę, że na równi ze Spider-Manem to jest taka moja topowa dwójka superbohaterów z tego uniwersum. No dobra, najpierw rzecz, która powinna być super, czyli świecący reaktor łukowy. Tadam. Tak, dokładnie tak to wygląda. Dostajemy tutaj perłowy klocek, spod którego jest
wydobywające się światło i tutaj mamy zamontowany guziczek, więcej świeci się z tyłu aniżeli tutaj. Tutaj mam po prostu takie oświetlenie punktowe, no i akurat w takim kolorze to wygląda dziwnie, to światło po prostu powinno być, nie wiem, białe, może niebieskie, o, jeszcze w zależności od tego, jak tutaj obracam, to też różnie to widzicie. Co do maski, maska jako element jest w porządku, aczkolwiek brakuje tutaj szyi, brakuje tutaj jakiegoś innego obudowania, bo ta głowa tak, trzyma się w ten sposób i z przodu maska to zasłania, ale już jak widzimy, jak to wygląda z boku i z tyłu, no dramat, tutaj po prostu brakuje jakiegoś takiego sensownego zabudowania. Mamy tutaj też takie klapki dodatkowych elementów odrzutowych i to akurat jest spoko, myślę, że całkiem fajnie ukryto taki featurek i pod tym kątem naprawdę jest w porządku. Jeśli chodzi o obracanie Ironmana, no to zwróćcie uwagę, że możemy nim obracać tak, o 360 stopni. Zaraz tutaj przyjdzie pewnie jakiś egzorcysta, no bo normalnie to tak nie powinno działać, ale okej, to jest do przełknięcia. Całkiem ciekawie też wygląda zakrycie tymi panelami tej części brzucha, z tego względu, że akurat tutaj to przejście plus naklejka są w porządku i jakby w ogóle ta cała część torsu, za wyjątkiem tego, że ta szyja nie jest obudowana, czy dolna część głowy raczej, wygląda całkiem poprawnie. No ale już tutaj zwróćcie uwagę, że mamy te ramienniki i tutaj jeśli chodzi o ręce, wygląda to naprawdę co najmniej dziwnie, z tego względu, że samo ramię jest grubsze niż przedramię, a dłoń też wydaje mi się, że jest tak nieproporcjonalnie duża, no bo ona długością od nadgarstka do końca palców jest dłuższa niż przedramię i w ogóle też rękę można zginać w łokciu, o, i na przykład Iron Man może tańczyć robota. Naprawdę wygląda to dziwnie, czemu, skoro tutaj mamy te wszystkie zawiasy kulkowe, czemu tutaj ich nie dano, tylko jest to zrobione w taki sposób? Kurczę, naprawdę wygląda to dziwnie i w ogóle wypozowanie Ironmana właśnie w taki sposób z wyciągniętą ręką, no nie wiem, troszeczkę on mi przypomina Celestianina z Eternals, mniej więcej ta konstrukcja jest w jakiś sposób do siebie podobna, ale lepiej wyglądają nogi, chociaż bardziej ta dolna ich część, no bo jeśli chodzi o łydkę i stopę, to jakoś tak sensowniej to wygląda, plus na udach mamy też całkiem sporo złotych elementów i pod tym kątem też to jest ok, ale niestety odchylanie ich tutaj w biodrach jest bardzo mocno ograniczone i to też uniemożliwia nam jakieś takie sensowniejsze pozowanie, no bo jeśli będziemy obracać kolano na boki, będzie to wyglądało bardzo nienaturalnie, więc nogi raczej musimy ustawiać w ten sposób, ale z jakimś takim pewnym ograniczeniem. O, i będzie to wyglądało tak. No i na przykład Iron Man teraz może tutaj, o, strzelać sobie z tych repulsorów. I to wygląda jeszcze jakoś tak w miarę przyzwoicie. Ale tak jak mówię, trzeba tutaj brać pod uwagę, że po pierwsze mamy ograniczenie odchylenia tutaj w stopie i tak samo jeśli chodzi o kolana, no to tutaj możemy sobie jeszcze to w jakiś sposób tak to zrobić, no ale to też będzie wyglądało nienaturalnie, no bo umówmy się, ludzie nie wyginają kolan w drugą stronę, nie jesteśmy ptakami. No więc tutaj zamontowanie tych stawów jest po prostu w taki dość oczywisty sposób dziwne, bo jakby łamie to troszeczkę prawa fizyki ludzkiego ciała i naprawdę w mojej opinii jest dziwne. No i o, teraz na przykład wygląda jakby czarował, jakby zaraz miał wyczarować jakąś taką wielką kulę i krzyknąć Kamehameha, ale to nie to uniwersum. Nawet teraz możecie sobie popatrzeć na Ironmana po prawej stronie zbudowanego z klocków i po lewej na tego na pudełku. Na pudełku w ogóle światło wygląda nieco inaczej, bo jest bardziej stonowane, bardziej gdzieś tam skierowane w kierunku światła białego, z jakimiś takimi lekkimi, powiedzmy, żółtymi przebiciami i jakby już sam reaktor łukowy nie pasuje, ale nieważne. Iron Man ma dobre momenty, bo tak jak mówiłem, cała ta część torsu, tego głównego fragmentu ciała jest nawet niezła. Maska wydaje się być w porządku. Szkoda, że w ogóle nie zastosowano tutaj jakiegoś rozwiązania z uchylaniem maski do góry, tak jak to było w starszych zbrojach, no ale oczywiście to już była zbroja w ogóle wykonana w innej technologii, więc okej, spoko. Brak szyi, brak zabudowania głowy od spodu plus stawy obracające się albo za mało, albo za bardzo, albo możliwość obracania kolanami czy tułowiem o 360 stopni, to są dziwne rozwiązania. Ja mam po prostu wrażenie, że ten model był trochę tak niedopracowany i oby po prostu więcej superbohaterów z Marvela, ale i z innego uniwersum nie trafiło do sprzedaży jako właśnie takie figurki. Mnie to się osobiście nie podoba, ale wydawajcie znać, co sądzicie o Ironmanie, bo być może uważacie, że to jest fenomenalny zestaw. Ja uważam inaczej, ale oczywiście każdy ma prawo do własnej opinii. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.